kaberty zrobiłem pierwszy i drugi teleturniej związany z milionerami, to teraz się normalnie wszystko zmienia i teraz Bobus będzie miał turniej milionerów. Słuchajcie, ja będzie do wygrania... Hajs do wygrania! Co? A czy u ciebie to nie hajs, tylko... A może pokażesz to w skrzynce? Tak, ja wam oczywiście pokażę. U mnie są lepsze rzeczy niż jakieś hajsy. Tu są były szmaragdy. Aberka wygrał dwa razy cały stak szmaragdów, a u mnie jest o wiele lepsza rzecz. A tu chodźcie, patrzcie, to jest skrzyneczka Bobo. I u mnie jest dirt! Słuchajcie, patrzcie, jak elegancko! On się naprawdę cieszy z dirta, nie wiem. No a co? No ale przecież stary dirt. Jest 12 staków dirta. Tak. Jeden stack dirta jest no. za jedną poprawną odpowiedź. Tak, jedna poprawna, słuchajcie, odpowiedź i będziemy mieć stack dirta. Oczywiście gramy w milionerów. 12 pytań, które znajdują się w tym miejscu. To były pytania do Aberki, które już użyliśmy. A tutaj mamy 12 pytań do mnie, słuchajcie. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście się strasznie jaram, bo będę mógł mieć 12 stacków dirta. Wiecie, ile tu jest? Wiecie, ile tu jest? To jest bardzo dużo, Aberka. To jest oczywiście... dużo i ciut, tak w zasadzie. Tak, i bardzo ci dziękuję. Dużo. Powiem ci, żadne szmaragdy nie są warte tyle, ile te 12 staków dirta. I mam tutaj takie pytania, boję się serio, bo ja tak na Minecrafcie to ja się znam. Dobra, tak ale stare pytania są łatwe, naprawdę, pytania są easy. Nawet dobra, mogę takie... ci już pierwsze dać, chcesz? Tak, to dobra, ale słuchaj, jeszcze powiemy... Zaczynamy teleturniej. Zaczynamy teleturniej i mamy oczywiście jeszcze, słuchajcie, koła te, jak to się mówi, ratunkowe. Tak. Które? Jeden, wykluczenie dwóch odpowiedzi, a drugie koło ratunkowe, pominięcie pytania. Jedno to jest pół na pół, czyli wywalenie dwóch niepoprawnych odpowiedzi. Natomiast drugie pytanie to jest pominięcie całego pytania, ale nie może się tyczyć ostatniego. Tak, i słuchajcie, jeszcze co jest ważne, po dwóch pytaniach mam już gwarantowane dwa dirty. Potem po pytaniach siedmiu mam te dirty gwarantowane, a jak na przykład się wywalę na tym pytaniu, na przykład tutaj 10, 11, to dostaję tylko tyle, tylko 7 staków dirta. Chyba rozumiecie, mam nadzieję, no, że rozumiecie. Myślę, że proste, jasne, klarowne, tak, a fajne. My teraz możemy zacząć teleturniej. Poproszę pierwsze pytanie. Mam dobra, nadzieję, że ono jest jakieś okay, łatwe. Wobec tego zaczynamy i cyk. No. Pierwsze pytanie ląduje u ciebie za pierwszy stack dirta. Okej, i otwieramy. Słuchajcie. Ojeju, po ile sztuk stakują się jaja? No to stary, 10, tak proste 12, ci wziąłem jako pierwsze. 14, 16. Strzały się po 64 stakują, dirt się stakuje po 64, ale jajka... Nie no, stary, to jest najprostsze pytanie, jakie mogłeś w ogóle 14? Dostać. Stary, to jest najprostsze pytanie, jakie mogłeś ej, dostać. Ale poczekaj, bo ja się zastanawiam, bo ja jestem chyba pewien, że 16, ale 14 jeszcze jest. I to takie bliskie w sumie tego jest. Poczekaj, muszę się zastanowić. Kiedykolwiek się stakowało po 14? Co? Nie, nigdy. Czyli nie? Dobra, to jak mówisz, że 14 to nie, bo 16 odpowiedź, dobrze? Odpowiedź ja D. Ja nie będę przedłużał, po prostu powiem, że to jest dobra odpowiedź. Jej, udało się, mam dirta jednego! Zażenowanie łapie, że ty się na tym zastanawiasz. Po prostu, dawaj drugie pytanie, zapomnijmy ale o tym, które było pierwsze. Ale elegancko, że mam dirta jeden stack. Dobra, weźmiemy drugie pytanie. W takim razie otwieramy. Za ile szmaragdów można najtaniej kupić enchantowaną książkę u osadnika? Za ile... szmaragdów można najtaniej kupić enchantowaną książkę u osadnika. Aberka? No, to jest proste. To jest proste. Ty chcesz, żebym ja wygrał, czy żebym przegrał? Nie, no ziom, to jest naprawdę proste. O nie. Znaczy, mówimy o tym osadniku takim po zniżkach, po uratowaniu, tak, po wszystkim, tak? Tak, no to też jest villager przecież. A, dobra, i słyszałem, że jak ostatnio ci jakiegoś jednego villagera przez przypadek załatwiłem i byłeś zdenerwowany, to tam był jeden. No to teraz powiedz sobie, czy to jest dobra odpowiedź. Ja się cykam, Amelka, ja się cykam. Dobra, niech będzie jeden. A. Okej, okay, czyli wobec tego, czy ja jesteś na pewno definitywnie odpowiedź 1A? No dobra, niech będzie. No słuchaj, mam dobre i złe wieści. No jakie? Dobrą wieścią no. jest to... Jaka dirt! No, mów. Że ja się pozbywam dirtu, a ty... Yes! Zła jest taka, zagrasz dalej. To jest dobra wiadomość, że się pozbywasz dirta? No, nie chcę go. Dobrze, trzecie pytanie. Mam 2 stoki dirta, ale
elegancko. Trzecie pytanie, dobra, mi się to podoba. Ile jest rodzajów róż w grze? Jest tak, róża zwykła. Róża tutaj jest to się taka, zastanów taka się duża, o, ta jest zwykła duża róża. To nie jest róża, to jest mak. Mogę tak, zniszczyć czy nie? Tak! A, dobra, no to to jest mak, jak widzicie tutaj napisane mak, a tu jest napisane krzew róży, czyli chyba nie! Jeszcze jest jedna róża, ta taka neterowa, no. Czarna. Czyli są dwie, nie ma odpowiedzi dwa. Poczekaj. A nie, jest odpowiedź dwa! Odpowiedź B, dwa. Jesteś jest? Pewien? Ale tak, tak szybko? Tak! Jest, bo mam trzy, będę miał trzy! Trzy dirty! Mam trzy dirty! No, jest! Wobec trzy dirty, tego, tak? Czy odpowiedź B jest poprawna? No szybko, Ameryka, bo ja zniosę normalnie jajko zaraz. No. Tak, to jest dobre pytanie. Mam gwarantowane już dirty, czy nie? Ja już miałem o, wcześniej teren. Nie, no teraz to masz dwa staki już gwarantowane. Co by się nie zadziało, dwa staki dostaniesz. Pytanie, czy chcesz grać więcej. Superancko, oczywiście, że chcę. Dobra, cykam. Oj, ja walu. Ale mi dałeś pytano. Ile jest slotów w małej skrzyni? O, cholipa. No, nie, dobra, no, nie otwierasz skrzyni, nie otwierasz skrzyni. Trzy. 3, 9 jest. Mi się wydaje, że mała skrzynka to jest ten taki inwentory pod E, czy nie? Oj, tego ci nie powiem, stary. Chyba tak, powiem wam, chyba tak. Ogólnie odpowiedzi mamy, poczekajcie. Odpowiedzi 10 to w życiu nie, bo tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu jest 9 razy 3, to nie wiem ile jest, ale na pewno nie 10. 17 chyba też nie. 27, 9 plus 9 tu jest 13, dodać 9, tu jest 21. Ty, a jest tu możliwość, że nie ma poprawnej odpowiedzi? Nie no, na pewno jest, a pogadź. Bo 9 razy 3 tu jest 21. Poczekaj. Jest jak dobra coś... odpowiedź. Co? No, o czym w ogóle gadasz? Ty się doszukujesz, że ja ci źle, złe te dałem. Ej, dobra, to ja powiem tak, bo 9 razy 3 to jest 21, czyli najbliżej jest odpowiedź D. 27, bo 20 to na pewno nie, bo 9 plus 9 to 14. 21, tak, mam rację. Czyli odpowiedź D, 27. Czekaj, czy ty na... Ech, no. Dobrze. No 9 do 27, 9. Tak? Raz, dwa, trzy, jesteś, cztery... jesteś pewien? No tak, 27. Dobrze, bo... to przede wszystkim 9 razy no. 7 to jest 27, a nie 21. 9 razy 7 to jest 20... Ile ty mówisz? 27. 9 razy 7? To więc jest... to jest dobra odpowiedź, idźmy do kolejnego pytania. A, nie, a ja nie chcę, jakby, 9 po... razy 7 to nie jest 27. Znaczy 3 razy 9, sorry, tak, no bo my mówimy cały czas o tej jednej skrzynce, no tak? I to jest 21, no. Tak. Tak, nie, bo cały czas mam przed oczami te 3 linijki po 9, tak? I ty no. Mówisz, że 3 razy 7 to jest... ty mówisz, że 3 razy 9 to, że 21. Tak, tak i mówisz, to jest a to tak. 3 razy 7. Po wieku. 7? 7 plus 7, 14 plus 7, 21. 9 plus 9, 18 plus 9, 27. Ale dobrze powiedziałem? Tak, poprosiłem do kolejnego, mam bo... Ej, ale ty już tak nam... Ja nie wierzę, bo co? Naprawdę... No 20... co ci się nie podoba? Piąte 7. Pytanie, elegancko, mam 5 pytań. Jak coś, to oczywiście wy też piszcie swoje pomysły na te pytania. Jak macie jakieś odpowiedzi, to na przykład piszcie w komentarzu 1 kropka i odpowiedź. I zobaczymy, te osoby, o które dobrze napiszą, to będą miały serduszko normalnie. I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i lajkować, bo to jest bardzo ważne. I wpadajcie na sklep z koszulkami, ponieważ darmowa dostawa od 99 zł. Kupujecie sobie elegancko bluzę i cyk! I polecam bardzo gorąco wszystkie wzory. No i cóż, i będzie fajnie. Dobra, pytanie szóste. Piąte. Lecimy z kolejnym, Barety. Czy w grze występuje cały blok, cały biały kot? Czy występuje w grze biały cały... kotek, ale nie szary, nie taki, tylko to jest malutki biały. Olga. Tak, Olga. Nie wiem czemu Madzia, pewnie na drugie. Olga, więc Olga, czy występuje kotek biały? O, tak, kiwnęła tak. To słuchaj, to jak Olga mówi, że tak, to ja w takim razie mówię tak, bo tu odpowiedź tak, nie, tylko w neterze, tylko wędzie. Wędzie i neterze chyba w ogóle nie ma, więc odpowiedź tak, bo Olga powiedziała tak. Ale jesteś pewien, że w neterze nie ma? Tak, bo Olga powiedziała, że tak, to tak. Okej, okay, to dziwna sugestia, że się sugerujesz kotem, ale no to wobec tego no, ale twoja mam odpowiedź się, to odpowiedź kurą? A, tak. No, i poprawne czy nie? I tego dowiemy się już po reklamach. Co?
Jakie reklamy? Tak jest w milionerach. A dobra, to poczekaj, to kliknij, żeby subskrybowali i lajkowali. Dobra, Zostawiam lajka. Tak. Dobra, to powiedz kiedy minie. Dobra, poczekaj, musimy poczekać. Jak coś, to subskrybujcie i lajk. O, poczekaj jeszcze. O, minęło, dobra, już. Już? Dobra. No. Wobec tego, słuchajcie, jesteśmy z powrotem po szybkim cięciu reklamowym i teraz, moi drodzy, dowiemy się, czy Bobo dobrze odgadnie odpowiedź na piąte pytanie, czy w grze występuje cały biały kot. Odpowiedź A, tak, B, nie. Olga tylko powiedziała, w meterze, że tak. Tylko w endzie. I skoro kot Olga powiedział, że tak i Bobo zaznaczył odpowiedź tak, to... Moi drodzy, przechodzimy do szóstego pytania. Jej, mam 7-5 staków już, Tirta, kozak. Dobra, wiesz co, mi się to podoba. Ile serduszek życia masz, szkielet? No to jest super easy. Co? Dobra, my człowiek ma 3, 6, 10. Ile masz szkielet? Poczekaj, jakiegoś szkieleta znajdę. Kura! Teraz kura mi odpowiada. Jak kura pójdziesz tam, to jest 10, a jak pójdziesz tu, to jest 7. Ty, nie, kura... Nie, no błagam, no chyba nie. Ty, gdzie ona... Kury. Ty, ona poszła w prawo, dobra, 10. Odpowiedź, bo chyba tyle samo co my, tak mi się wydaje. Bo jak się bije, to chyba tyle samo. Dobra, kura powiedziała w prawo, to 10. Więc 10. Odpowiedź C, proszę bardzo. Dobra. Panie prowadzący, no. Okej, okay, odpowiedź 10, że szkielet tak ma tyle samo serduszek, co zwykły gracz. Tak, bo ja muszę się naprawdę na szybko i będę miał gwarantowane już 7 dobra, staków. Dobra, bez przedłużania, to jest dobra odpowiedź. Szybko. Mamy jej za sobą, wobec elegancko tego, słuchajcie, szóste pytanie, teraz siódme. Jeśli odpowiesz na siódme pytanie, będziesz miał... A to nie było siódme? Nie, to było szóste. A ja myślałem, to że będziesz miał gwarantowane 7 staków. Ja myślałem, że to jest już gwarantowane, dlatego tak szybko odpowiedziałem. Nie, nie. Teraz jest gwarantowane i to pytanie akurat jest chyba całkiem proste. Ale bym kupstara walnął. Dobra, ile ić? Nie. Jaki barwnik powstaje po przepaleniu kaktusa? Jasno-zielony, nawet chyba takiego nie ma. Zielony jest. Ciemno-zielony chyba nie ma i brudno-zielony też nie ma. Jest tylko przecież zielony barwnik. Jest dobra, Berga, przecież, bo ty mnie tu prankujesz, jest nie, przecież tylko naprawdę, zielony. Nie, ale teraz jakby bez oszukiwania jest jasno-zielony barwnik w grze. Są te wszystkie? Nie, no nie wiem czy wszystkie, ale jasno-zielony jest. Okej, okay, ale to w takim razie, czyli C odpowiedzi D nie ma w Minecrafcie. Ale ja nie wiem, stary. Gdybym że jest wiedział, tylko to... jasno-zielony, a kaktus oj, jest ciemny. Nie, słuchaj, gdybym wiedział, to bym ci powiedział. Powiedziałbym ci, ale naprawdę nie wiem. Powiedziałbyś mi? Powiedziałbym ci, obiecujesz? Ale ja nie wiem. Obiecujesz, że powiedziałbyś? Nie, nie obiecuję. Czyli nie powiedziałbyś. Dobra, wiesz co mi się wydaje, że C i D to w ogóle w Minecrafcie nie ma. Tak 100% nie ma w Minecrafcie. A co ty taki wydawca Minecrafta jesteś? Ciemnozielony, jestem profesor Minecrafta, chopia. Ciemnozielony i brudnozielony nie ma tego. Jasnozielony wydaje mi się, że jest z czegoś innego. Na pewno chyba z czegoś innego. Z jakichś kwiatków zielonych, nie? Oj. Limonkowy. Oj, nie, nie jest? A limonkowy? Dobra. Nie wiem, nie powiem wiem, ci ja tak, nie odpowiedź zielony. Tak mi się wydaje, bo kaktus jest taki ciemniejszy, więc odpowiedź B zielony. Proszę bardzo, panie prowadzący. Dobrze, czy i odpowiedź co? B zielony, czy tak faktycznie po włożeniu kaktusa no do piecyka i przepaleniu no go powstaje kolor zielony? Powstaje czy nie? Szybko. Powiem tak, nie ma koloru ciemnozielony. Nie ma? Koloru brudno-zielony też mówiłem nie ma. Jej, wygrałem. Natomiast kolor jasno-zielony jasno, jest w tej grze. Ale to jest kwiatka, tak? Jest to nie z angielskiego kolor lime, czyli można by powiedzieć, że limonkowy. Znawca Minecrafta się odzywa. Aczkolwiek po przepuleniu kaktusa no mamy kolor zielony. Czyli dobrze powiedziałem? I w ten dobra, sposób masz gwarantowane 7 staków. Jej, mam jeszcze kilka książek. Dobra, teraz lecę na szybkości, stary. Dobra, lecimy. No. Jest rodzajów drzew w grze, proszę cię bardzo. Ile jest rodzajów na pytanie. Tak, ile jest rodzajów drzew? Mam koło fortuny, znaczy nie fortuny, dam tylko... Dam podpowiedź, że jest tyle samo rodzajów, co rodzajów drewna, chociażby łódek czy drzwi, no bo wiadomo, ale że to jest pochodne. Powiem tak, 4 na pewno nie, bo jest brzoza, dąb, świerk i topola. Na pewno, 100%. Nie ma topoli. Nie? Takie ty sawanna, to nie topola? Akacja. A, akacja. Akacja, ale poczekaj, jest jeszcze takie to ciemne. Jest na bank jeszcze takie jedno, o którym nie mogę powiedzieć. W sensie nie pamiętam, jak się na to mówi. Takie to w dżungli. Nie wiem, jak to się mówi na to. No dżunglowe po prostu. Czyli ogólnie jest 6, ale wiesz co? Nie jestem pewien, bo mogłem o czymś zapomnieć, więc chciałbym chyba, wiesz co? Pół na pół.
Bo nie okay. jestem pewien, czy 7 czy 5. Chyba 6. Znaczy, nie wiem, czy 7. Oddaję ci pytanie i proszę, żebyś mi tutaj usunął jakieś nie. Panie prowadzący, halo, czyli pan śpi, ja, czy znaczy, co? No, przecież z tobą rozmawiam. No. W czym ty masz, człowieku, problem? Ja mam problem, że nie wiem, czy 6 czy 7. Dobrze, okej. Okay. No. Wobec tego chciałbym się ciebie zapytać. Pół na pół. Czy definitywnie chciałbyś, abym wykreślił koło. Dwie niepoprawne odpowiedzi? Tak, chciałbym. I ty się wahasz nad 6 lub 7, tak? Tak. A co jakbym wykreślił 4, 5? Ameryka, nie rób mi tego! Hopie! Nie rób, nie, Ameryka nie... Na pyrę pójdziemy, ja już celuję łukiem w ciebie. Nie wobec tego jestem zmuszony wykreślić odpowiedź A, 4 oraz B, 5. No nie! Dobrze, Ameryka! No już wykreślam odpowiedź no. A i D. Czyli 7 wykreśliłeś? Tak, niech ci dobra, będzie, to 6. Nie było. Dobrze? Ale no tego to ja ci nie mogę powiedzieć. No czemu? Nie wiem. No, chcę ja... odpowiedź 6. Powiedz najpierw mi. Ja bym chciał wiedzieć, chcę, 6. czy to. Ale czy to moja, jest definitywna. Definitywnie! Dobrze, dobrze. Juhu! Lecimy z kolejnym pytaniem wobec elegancko, tego. Dobra, szybko musimy wylecieć. Teraz dawaj. Ej, pytanie stary, 9. Odpowiadam w 10 sekund na to pytanie. Co ty na jasna. To? Dobra. Dobra, masz. Odliczaj. Gdzie rysują no, się osadnicy? O chłopie, na wszystkich płaskich terenach, w twierdzy, na pustyni, wioskach. Wioskach, odpowiedz A. Czy tak, jesteś tego ostateczna, pewien? Tak. Czy to jest definitywna tak. odpowiedź? Tak, jestem we wioskach pewien. Odpowiedź A. Dobrze, tak. lecimy kolejne chłopie, pytanie. Ja jestem szybki. Zakończę na kolejny pytanie. Pamiętaj, że masz jeszcze jedno koło ratunkowe. Jesteśmy przy 10 pytaniu. 10. Teraz masz już 9 staków. Zakończę na kolejny też tak samo odpowiem jak teraz. Szybko. Co? Co? Patrz, że na to pytanie 10 też tak szybko odpowiem. Jestem ciekaw, czy odpowiesz, bo to już nie jest łatwe pytanie. No chłopie, bardzo szybko odpowiem. Ale pamiętaj, że masz jeszcze jedno no. koło ratunkowe. Właśnie mianowicie wiem. Dobra, czytamy. Co dzieje się po uderzeniu żółwia? Ucieka, atakuje, nic się nie dzieje. Co? Żółwie nie gryzą, na pewno. No, tego ci nie powiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy ucieka, nic się nie dzieje. Pomijam odpowiedź, bo... Poczekaj. Przywołuje pomoc, nie wiem, nigdy nie sprawdzałem. Ucieka, chyba ucieka raz czasami. Tak mi się chyba atakować na pewno, nie? A nic się nie dzieje, też się może nic nie dziać. Dobra, pomijam, wiesz co? Chcę mieć te dirta więcej jednak. Dobrze, czyli pomijasz, tak? Tak, czyli nie mam już koł ratunkowych. Okej, okay, czyli wobec mam tego jedno koło przesuwamy ratunkowe. Się do no? 11 nie, pytania. Albo nie mam wcale. Pyta- no? Już nie masz żadnego, a jak tylko odpowiedz? A jaką ty byś zaznaczył? Nic. I... Czy ucieka? To jest dobra odpowiedź, nic się ucieka? Nie dzieje. Nic się nie dzieje. A, serio? No Boże, żółwik, to było mi od razu mówić, że nic się nie dzieje z tobą. Dobrze, pytanie 11. Dawaj, czy szybko. Bedrock można zniszczyć? I teraz masz 4 odpowiedzi. To jest banalna odpowiedź, przecież wiadomo, że obsydian da się zniszczyć. Bedrock. A Bedrock, to jest ten na samym dole, tak? Tak. To nie da się kawałek zniszczyć. Się ale poczekaj, tylko złotym kill-offem nie patrzyłem. Łapką? Nie, łapką chyba też nie, bo łapką mało rzeczy da się zniszczyć. Obsydian się nawet łapką chyba nie da. Albo bardzo oczywiście, długo. Oczywiście, że się da. Ale to bardzo długo chyba. Nie, dobra, nie da się zniszczyć Bedrocka. Odpowiedź B, nie, znaczy nie wiem czy B, tylko że się nie da. Nie. Która to jest odpowiedź? To jest przedostatnie pytanie. No, i dawaj. Skalę macierzystą można zniszczyć. Czy da się ją zniszczyć no. i ty sugerujesz, dawaj. Że jest to niewykonalne. Mhm. Tylko czy jest to twoja definitywna odpowiedź? Tak, że się nie da zniszczyć. Tego nie czarnego na dole się nie da. Nie, bo to się nie da, po prostu razy. Nie ma szans. Raz tylko pewna osoba nam zniszczyła to. Jaka osoba? No na chy. A, czyli jednak ktoś zniszczył? No ale on jest jakiś taki chory, dziwny. Może kill-offem złotym on to niszczył. O nie, ale dobrze, wydaje... dobrze, no? na survivalu nie da się. Jej, czyli jest mam to poprawna odpowiedź. 10, tak. 11 sztaków, dobra, ostatni. Biorę to pytanie, nie mogę. Ja mam. Dobra. I teraz, no... no? Dobra, tak. chłopie, odpowiadam w 15 sekund, co ty na to? A tutaj to jest bardzo, bardzo ciężko? Ciekawe pytanie. Tylko teraz tak, wiesz co? No? Ja bym chciał zrobić... Kurczę, co? No żebyś ty za bardzo tutaj nie wiedział. Ale co? Jakby to... Bo, o wiesz co chodzi? Tu jest jakaś podpowiedź? Musimy pójść w podziemia. Czemu? Bo tutaj byś mógł znać odpowiedź. Ale to ja się nie będę patrzeć do tyłu, dobra? Wcale.
Jesteś pewien? Tak, ja się nie będę patrzeć, obiecuję. Na pewno? Tak. A o co chodzi? O kwiatki pewnie coś, albo o trawę. Dobra, masz. Ale dobra, nie, masz tu, ja już się cykam. Ile rodzajów kwiatek? Ja tak zgaduję. Ile jest rodzajów tulipanów w grze? Co ty dajesz? Jest w ogóle tulipan w Minecrafcie? Chyba jest. Tak. Dobra, 6 to na pewno odpada, bo tu za dużo fest. Ale 3... Poczekaj, 5 i 4 to też jest za dużo fest. Chyba wydaje mi się, że 3. Ale teraz pytanie. Jak odpowiem źle, to ile dostajesz tych dirta? Muszę to sprawdzić. Dostajesz wtedy 7 staków, ale 7. Możesz się wycofać i dostaniesz 11. 7, 11 to jest duża różnica. Ej, wiesz co ci powiem? Chyba do tego jednego staka dirta to nie warto. A to, tak to ja nie powiem. Wiem, to jest no, pytanie chyba tak mi się wydaje, że dla jednego staka dirta to jest fest niewarty interes. Poczekaj. Ogólnie ja bym zaznaczył odpowiedź 3. Tak mi się chyba wydaje. Bo jest bodajże żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, różowy, szmaragdowy i drewniany. Czyli 3, co nie? No słuchaj, to ja ci nie, no, nie powiem. No ty musisz wiedzieć. Dobra, to ja nie zaznaczam, tylko chciałbym się... Kurczę, szkoda mi trochę. Ale dirta też tyle... No, 11 sztaków dirta, to jest... Patrzcie, tyle bym miał dirta. Szukam, czy są wszystkie w Bobowicach. Są? Oj, 2 już chyba zauważyłem przez przypadek. Nie patrz, ale ci powiem, że wszystkie. Są wszystkie, oj, nie chcę patrzeć. Ogólnie 2 już zauważyłem, 2 są nie tutaj. Nie widzę wszystkich, nie widzę wszystkich, tak. Czyli tak, jest, ale jak mówisz, że nie widzisz wszystkich, jest niebieski i pomarańczowy i czerwony. No się nie zapić! No przepraszam, ale powiedziałem ci, że ten, że przez przypadek zobaczyłem. Chłopie, w ogóle mam pytanie, jak ja mogę, jakim cudem ja mogę nie wiedzieć, jakie tu są kwiatki? Przecież ja to wiem. Że na pewno jest biały, pomarańczowy i czerwony, ale mówisz, że nie ma wszystkich, a odpowiedź jest 5 i 6. Czyli poczekaj, jak są 3 w Bobowicach. Poczekaj, są 3 w Bobowicach i mówisz, że nie masz wszystkich, czyli muszą być 4. Tego nie wiem. Ryzykować czy nie? Powiedz mi. A no skąd ja mam wiedzieć? No oszukałeś, podglądając. Dobra, to przepraszam, poddaję się. Jak oszukałem, to poddaję się, chciałbym gwarantować. Tak, bo nie chcę po prostu. Przez przypadek zobaczyłem i przepraszam. Zaznaczyłbym teraz 4, ale to tylko ze względu na to, że podejrzałem. Dobrze, to wobec tego przepraszam. Proszę podejść tutaj. To jest twoja nagroda wygrana w dzisiejszym teleturnieju. Ale się jaram. Natomiast odnośnie poprawnej odpowiedzi to jest bardzo ciekawa sprawa. No. Dlatego, że ty mówisz, że 4. Widzisz... 3 widzę. Jest tak, patrz, możemy zobaczyć. Pomarańczowy, biały i czerwony gdzieś tu jeszcze jest. Słyszysz mnie, bo czy ja nie? Właśnie czerwonego nie widziałem. Nie widziałeś, czy możemy się tu z makiem... Ale za to podejść do mnie. Jest taki jeszcze. Jest tutaj różowy. Różowy, serio? Natomiast a ja myślałem, uwaga, to biały. Tak, czerwony też istnieje w grze. Są 4 co? Rodzaje tulipanów. Ale wydaje co mi się, że, jeżeli teraz ci pomyliłem, to w ogóle fail totalny, ale wydaje mi się, że są tylko 4. Czerwony, ale najbardziej władza. Popularny, pomarańczowy, się... biały i różowy. No, 4 są na pewno, bo czerwony też na pewno jest, tylko niebieskiego chyba już nie ma. Dobra, słuchaj, ale ja niebieski tak jest taki się mały, bardzo fajnie jaram z tego powodu, że mam tyle dirta, więc Ameryka, dziękuję ci za ten teleturniej normalnie. Ja też dziękuję, 11 pytań, gratuluję. Dziękuję, a wy słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiajcie łapeczki. Więcej tulipanów, to zabawnie będzie, bo to znaczy, że oszukaliśmy. Napiszcie, ile jest tulipanów, jak ktoś poprawi odpowiedź, napisze. Dokładnie wymieni, jakie tulipany, to też przypnę serduszko i napiszę komentarz dla pierwszych 10 osób. Ale pamiętajcie też przy okazji o tym, żebyście, słuchajcie, ludziska, wbijali na sklep z koszulkami, ponieważ darmowa dostawa od 99 zł, więc polecam wam bardzo gorąco. No i cóż, w tym momencie mogę wam powiedzieć tylko i wyłącznie jedną rzecz. Mam 11